panom. A dziadek pił węgul? Tak, pił dziadek węgul. Tak, pod mulem róż, ale... Aż to była jakaś podróż sentymentalna, bo słyszałem, że pan na pierwszym roku wydał się do pracy. Z tego czasu tak, ale to była podróż raczej już dla Zosi, ponieważ Zosia urodziła się, jak się zaczynała wspólna. 6 stycznia 2003 roku podszedł do mnie na planie reżyser Wojtek Adamczyk i powiedział, że stałeś dziadkiem, Zosia się urodziła.